Cześć, witajcie, ja jestem Komornik i dzisiaj kontynuujemy naszą rozgrywkę w Deusa i w ostatnim odcinku zostawiłem was mniej więcej w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy. No i cóż, czekamy aż tamten koleś się odwróci i będziemy kontynuować naszą rozgrywkę oczywiście. Co nie będzie chyba proste, bo z tego co pamiętam mieliśmy dosyć sporo problemów z ogarnięciem sytuacji, nie tylko tutaj, ale też w poprzednich etapach, a ponieważ gram na najmocniejszym, na najwyższym poziomie trudności, to nie jest to łatwe. Dobra, w takim razie ja tutaj mam ogarnięte mniej więcej to, co chciałbym mieć ogarnięte. No i cóż. Idzie typ, którego bardzo, bardzo chciałbym załatwić, unikając jakiegokolwiek naruszenia. O właśnie, tego. Mam nadzieję, że to pomoże troszeczkę, przynajmniej. I teraz chętnie bym go zamknął, wiecie co? Myślę, że jeśli zhakuję to wejście, to ja go tutaj zaciągnę po prostu. Tego nie robiłem ostatnio i zobaczymy, czy to się opłaci. Nie wykryło mnie, bardzo mnie to cieszy. Tu mnie za to wykryło, ale... jeszcze może... A, dobra. Otworzymy sobie te drzwi i przeciągniemy naszego kolegę do środka. Zaraz za to biurko. Gdzie będzie niewidoczny dla swoich pozostałych współpracowników. Okej, tutaj nie powinni wchodzić. Jeszcze może go przeszukam. Na wszelki wypadek, proszę, palm top. Przeczytamy sobie, już to czytałem na pewno ostatnio. Tak. Pyk, weźmiemy sobie. Nie mam miejsca na strzelbę, naprawdę? No dobrze. Skoro tak, to tak musi być. Tutaj mnie chyba nie zauważy ta kamera, więc jestem w miarę bezpieczny. Co dzieje się w tym pomieszczeniu? Tutaj nie byłem na pewno. Dobra. Nie mam kodu niestety, więc się włamiemy. Włam się. O Boże, co tu się dzieje? Pójdziemy w tą stronę. Pyk. O! 6 sekund. Chyba zdążę. Dobra. Żałosne. Masz kurwa rację. I ty śmiesz się nazywać specjalistą sieciowym? Wczoraj wieczorem się nudziłem, więc rozpracowałem zaporę tej firmy. Zdalnie wszedłem na serwer pocztowy i odpaliłem mail albo 30. Mam nadzieję, że wszystkie twoje kontakty lubią pornole tak samo jak ty. Młyn. Van Bruggen. Niestety nie. Zatrudniła go Smocza Królowa, a nie Bell Tower. Dopóki będzie jej potrzebny, jest twoim zmartwieniem. A, i dobra. Nic mi to nie dało tak naprawdę. Telewizor mogę uruchomić. Kto ma taki telewizor na biurku? Kto ogląda telewizję na biurku w ogóle? Dobra, tutaj już chyba nic nie ma. Może tutaj jeszcze coś? Nie. Zapiszę sobie grę w tym miejscu, bo jesteśmy trochę chyba dalej niż wcześniej. Czy tu chciałbym wejść? Dzień dobry panu. Nie? Nie wiem, co do mnie mówisz. Aha, bo ty sobie rozmawiasz przez telefon. No dobrze, dobrze. Jeszcze tam pójdę. O, tam jeszcze nie byłem gdzieś. I widzę, że koleś się albo ocknął sam. Co tu się dzieje? Co tu państwo robią? I just came from the data core archives. It's freezing in there. Godne pochwały. Dobra, musimy teraz przejść tam jakoś, jakimś cudem. Prawdopodobnie zauważy mnie kamera. I tam jest jeszcze robot do tego, którego nie mogę powalić w żaden sposób niestety. No cóż. Czy tu stoi koleś? Nie. Ale stoi gdzieś tam. I tam też jest robot. Nie zauważyła mnie na szczęście. Teraz sobie kucniemy, przejdziemy pod... O proszę, o to mi chodziło. Ich tam jest dosyć sporo. Zapiszemy grę z powrotem i... Fak, zobaczył mnie chyba. I
Jak on tu przyjedzie, to mam przesrane. Może nie przyjedzie. Ten typ mógłby się odwrócić, chętnie bym... Dobra, widzę, że robot sobie odpuścił. Na szczęście, jeszcze gdyby odjechał stąd i ten koleś się odwrócił na mapie, który tam stoi... O, dobra. Nie odwracaj się teraz przypadkiem. Dzień dobry. Mam nadzieję, że go nie zabiłem. Litościwa dusza, dobra. Lecimy dalej w takim razie. Jest nieźle. Tutaj mógłbym alarm zdezaktywować. W sumie nie wiem, czy jest mi to potrzebne w jakikolwiek sposób. Ale spróbuję. O, tylko pytanie, jak ja to mam zrobić? Tak chyba. Jak mnie teraz wykryje, to mam... No właśnie, trochę problem. Szybko. O cholera. Dobra, jest. Nieaktywny alarm. Co się stało? Aha, chyba kliknąłem. Nie wiem, czy się aktywowało, a właściwie dezaktywowało, no ale... Niech będzie, jak tam sobie chcą. Mam na szczęście baterię naładowaną, więc ten typ nie będzie stanowił dla mnie większego problemu, chyba. I przez chyba... Rozumiem to, że nie jestem pewny. Odwróć się! Odwróć się! No już! Dziękuję. Tylko żeby mnie teraz ten robot nie przyczaił. Powinienem go chyba przeciągnąć teraz gdzieś. O fuck, tam jest kolejny typ. Przytrzymamy go, przeniesiemy do tyłu gdzieś za tą ławkę. Naprawdę? O cholera. Fuck. Było blisko, było naprawdę blisko. No dobra, wczytuję ostatni zapis. Nie wiem, gdzie zapisałem, mam nadzieję, że gdzieś niedaleko. I sobie przejdziemy. Okej, czyli jednak ten robot będzie podejrzliwy przez jakiś czas w stosunku do mnie, a ja w tym czasie powinienem udać się tu, schować, poczekać na tego zioma. Znowu będziemy godzinę czekać, aż on się obróci. Naprawdę przydałby mi się teraz granat taki EMP, bo te roboty są coraz naprawdę gorsze. Właściwie coraz częściej się pojawiają, może niekoniecznie gorsze. No dobra, facet. Co ty tutaj robisz? Naprawdę. No to bum. Nie będę już hakował tych alarmów w takim razie. Nie ma to chyba sensu. Oczywiście tutaj gościa przeszukamy. I przebiegniemy sobie w to miejsce, save'nę sobie tu, żeby nie było. Teraz idzie koleś ten na pierwszy ogień. Fuck! Fuck! Dobrze, że zapisałem. Nie mam baterii jeszcze niestety. Gotowej. No i jeszcze granat, dobra. Już umrę specjalnie. Do tego jest właśnie oddycharka potrzebna. Jeśli mamy oddycharkę, to nie musimy się martwić żadnym granatem gazowym, więc jest to jedna, że tak powiem, rzecz, która jest dla nas niegroźna. Nie mam baterii, poczekam, aż ta bateria się jednak naładuje, wtedy coś pomyślimy. Okej. W sumie mógłbym się tutaj przedostać, chociaż może nie, bo tam ten robot będzie jeździł. Jak ja to zrobię, cholera? W sumie mam szansę zjeść sobie batona. Co właśnie zrobiłem, jeśli nie zauważyliście tego i mam więcej energii. I rozprawić się z nimi dwoma. Widzę, że oni tutaj chodzą w obie strony, więc prawdopodobnie będę mógł jednego przeciągnąć tutaj, a drugiego później załatwię. Tylko problem w tym, że oni są strasznie, cholera, wystawieni. No nic, poczekam. Zrobię tu save'a i zobaczymy, co teraz będzie się działo. Dobra,
Teraz jest szansa, mam nadzieję, że tam nie ma robota. Boom. Hello. I przeciągamy go za sobą, tak żeby tamten nas nie zauważył. Szybko, szybko, bo tutaj jest ławeczka. No, no, ziom. Dobra, jest. On miał moduł kredytowy, który nam się przyda na pewno. I teraz schowam się tu znowu i zrobimy to samo z tym drugim kolesiem. Taki jest mój plan, słuchajcie. Nie wiem, co z niego wyjdzie. Chociaż drugiego już nie będę chyba przeciągał. Mam nadzieję, że on nie zobaczy tego trupa tam. Znaczy, to nie jest trup w sumie, ja go tylko ogłuszyłem, ale... Ale zawsze. Okej, panie, proszę się odwrócić. Szkoda mojego czasu, antenowego, na ciebie. Tam gdzieś jest robot. Okej, mamy załatwione palmtop, proszę bardzo, co w tym palmtopie jest? Kod dostępu do głównego pomieszczenia danych. Nie ujawniajcie go. I oczywiście wszyscy mają kod ogólnodostępny. Mapa w takim razie. Muszę przejść tutaj. Więc save'ujemy i lecimy zobaczyć, co się będzie działo teraz. Nikogo tu nie ma. I to jest chyba dobre miejsce. 0703. Yeah. Dzień dobry. Nikogo tutaj nie ma. Mnie też tutaj nie ma. I nigdy nie było. Jak ten robot mnie niby tu wyczaił? W jaki sposób on mnie wyczaił? Czy tam są lasery? Naprawdę? Czy ja mogę jakoś wyłączyć? Na pewno mogę, tylko w jaki sposób? Widzę, że jak przejdę sobie w tym miejscu, to tutaj się wyłącza. Tam jest szyb. Więc jeśli tam jest szyb, to ja potrzebuję jakiejś skrzynki prawdopodobnie. Jest palmtop. Słuchajcie, modyfikacja, coś tam, zabezpieczenie. Informuję, że zakończyliśmy instalację nowych zabezpieczeń głównego pomieszczenia danych. Zamontowaliśmy nowe czujniki perymetru. Ponadto zainstalowano nowy system bezpieczeństwa kierowany laserowo, działający według wyznaczonych zmiennych parametrów. Dajcie znać, kiedy będziecie dostępni. Osobiście zaprezentuję wam nowe funkcje. Mało mi to powiedziało, szczerze powiedziawszy. Z tego co widzę, tutaj jest bezpiecznie w miarę. Tak, bo te lasery mnie tutaj nie wykrywają. Więc może powinienem teraz przejść tu. I gdzie dalej? To będzie istny labirynt. Okej, widzę już gdzie. Gdzieś tutaj. Za tą skrzyneczkę się schowamy. Teraz co? Teraz tu chyba. Labirynt z laseru. No tego jeszcze nie widziałem. Zajebisty system zainstalowali, jak można go przejść w taki sposób głupi. Ale tutaj co zrobić? Chyba muszę iść tam. No dobra, spróbujemy. Zapiszę tu może. Okej. Udało się. Nie wiem jakim cudem, ale się udało. Na szczęście tutaj nie ma nikogo. Tu jestem chyba w miarę bezpieczny. Wiem, że tam był szyb, tylko nie wiem jak do niego się dostać za bardzo. No ciekawe. Ups, tutaj jest ten czujnik, więc tam się chyba nie dostanę w żaden sposób. No gdybym miał jakąś skrzynkę do cholery, to już by było fajnie. Czyli co, ten dochodzi tylko w to miejsce, tak? Więc... A gdzie muszę iść w ogóle? Tam? Czy tam? Tam jest pełno ochroniarzy, tam oni są. Więc pewnie mnie nie zobaczą, jak ja tu przejdę. Może nie. Zapiszemy sobie i tu.
Tu jest bezpiecznie. Teraz tam muszę jakoś przejść chyba. A może nie tam? Tutaj się nie przejdzie, tu się przejdzie na pewno. Aha, czyli muszę się schować za tym jakoś. Dobra, następnym razem to zrobimy. Czyli tu by byłby taki trójkąt ślepy, może nie teraz, może teraz? O, w tym momencie jestem dobrze ustawiony chyba. A, i pytanie, gdzie ja chcę przejść? Chcę przejść tam, tak? Do tych drzwi, do tej windy właściwie. Tylko pytanie brzmi, jak ja to zrobię? Chyba tak. Zapraszam i zapraszam. Boom. Dobra, jedziemy na górę w takim razie. Albo w dół, nie wiem gdzie w sumie, na górę chyba, bo strzałka jest do góry. Jesteśmy na miejscu. I co teraz? O, proszę. Pritchard, I'm retrieving Van Bruggen's evidence now. Is Seraph patched in? Right here, Adam. I'm listening. I just heard that your team is mobilizing in Detroit. Why wasn't I informed of this sooner? Tactical assignments are not your concern. Reed and her team have subdermal GPL implants. They'll be tracked. Kidnapping them was a mistake. Montreal took care of that. Forgive me if I don't put as much faith in our friend Eliza as you do. She's too erratic. Your concerns are noted, but I would advise you to concentrate on your own assignments instead of interfering with mine. Namir out. Boss, did you get that? I heard. I just... Megan and the others. They're alive. We've got to stay focused. Azawa's a residence at the top of the tower. It's off limits to everyone except her and her guards. Now get up there and find out what she knows. Okej, dostaliśmy punkt Praxis i mamy teraz dwa dostępne, więc prawdopodobnie ja sobie w tym momencie je wykorzystam. Tak, czekajcie, gdzie to jest tu w sumie? Co ja bym chciał teraz mieć? Wiecie co? Chciałbym mieć chyba... może oddycharki jeszcze nie, ale na pewno chciałbym być bardziej niewidoczny niż jestem. Wiem, że to się oczywiście włącza samemu, ale to mi zwiększy czas, jaki jestem niewidzialny i to by było naprawdę bardzo przydatne. I od teraz będę z tego korzystał chyba ciągle. Chociaż obiecałem wam, Boże, że przeznaczę to na hakowanie. Dobra, nieważne. Dobrze. Jesteśmy ulepszeni maksymalnie. Skoro mam jedną baterię, więc nie muszę już oszczędzać. Więc może ja wam pokażę, jak to mniej więcej wygląda. Wciskamy F1. Jestem przez 7 sekund, z tego co pamiętam, niewidzialny, jeśli mam jedną baterię oczywiście. I teraz już nie jestem niewidzialny, ale przez 7 sekund to można już coś jednak ugrać, można gdzieś się przedostać, można coś takiego zrobić. Dobra, w takim razie ja widzę, że niedługo będzie 20 minut. Czy to jest szuflada? Nie widziałem, że to jest szuflada. Ciekawe. W takim razie może gdzieś tutaj jeszcze jest szuflada. Chyba nie. Dobra. W takim razie to byłby koniec na dzisiaj. Jeśli wam się podobało, oczywiście ja zachęcam do subskrypcji kanału. Możecie też polajkować mój fanpage na Facebooku, do którego link znajdziecie w opisie. Łapkę w górę też by się mi bardzo przydała. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.